Ponad 500 mil, a dokładnie 813 km, tyle dokładnie liczy sobie malownicza trasa położona na północy Szkocji. Nazwana potocznie Szkocką Road 66, hipnotyzuje jak magnes, przyciąga co roku dziesiątki tysięcy turystów. Ja swoją przygodę z tą trasą zaczynam 20 minut przed Inverness nad pewnym jeziorem. North Coast 500 to trasa malowniczo położona na północy Szkocji. W większości rankingów mieści się w pierwszej dziesiątce jako najbardziej malownicze trasy na świecie. Za mną zamek Urquhart. Witajcie nad Loch Ness. Film ten pokazuje trasę w pigułce i nie jest żadnym poradnikiem. Jako że to moja pierwsza styczność z tą trasą, nie śmiałbym nikim kierować. Aczkolwiek informacje zawarte w tym materiale może ktoś uznać za przydatne. Miłego oglądania. Mój drugi przystanek to Inverness, ponad 50-tysięczne miasteczko, które jest położone nad rzeką Ness, która w rezultacie ma ujście swoje do Morza Północnego. Malowniczo położona miejscowość, za mną widać ośnieżone szczyty, a po lewej stronie zrekonstruowany zamek szekspirowskiego Macbetha. Trzeba sobie powiedzieć, że zamki w Szkocji to nieodłączny element krajobrazu. Napotykamy je wszędzie i przypominają o bogatej historii. My opuszczamy Inverness i kierujemy się dalej na północ. Spędziłem noc nad Loch Ness. Bardzo fajna miejscówka. Później pojechaliśmy do Inverness, tak jak widzieliście. No i teraz jedziemy wzdłuż wybrzeża. Kierujemy się do miejscowości Vik, jak również do miejscowości Turso. Została nam jeszcze jakaś godzina drogi. Niestety nie mogę zajrzeć do każdych atrakcji, które są tutaj na nabrzeżu, ponieważ podróżuję z małym dzieckiem, z małą córeczką i niestety muszę dostosowywać się do niej. Także tak. W drodze do Vik jechaliśmy wzdłuż nabrzeża. Morze oraz klify, które wychodziły mu naprzeciw, sprawiały, że nie mogłem się doczekać dalszej trasy. With words as his weapons he waged war on the page, fighting for sustenance with tooth and nail. He tried hard not to show you this, but he was trying to be a poet. Dotarłem do miejscowości Vik, położonej prawie na samej północy Szkocji. Mówię prawie dlatego, że są jeszcze miasteczka położone wyżej, na przykład takie jak Turso, i tam właśnie docelowo zmierzam dzisiaj. Tutaj zatrzymałem się tylko na chwilę, chciałem pooglądać, zobaczyć jak to wszystko wygląda. Generalnie cała ta trasa, którą zrobiłem od Inverness tutaj, zajęła mi jakieś 3 godzinki. Gdybym jechał non-stop, jechałbym 2. Stawaliśmy sobie porobić zdjęcia, żeby pocieszyć trochę oczy widokami. Uważam, że naprawdę bardzo fajna trasa jak na razie, a powiedzieć trzeba, że ta tutaj wschodnia część tej trasy North Coast 500 uważana jest za tą bardziej mniej ciekawą, dlatego większość ludzi właśnie wybiera najpierw tę stronę, żeby właśnie budować emocje, bo tam jest dużo ciekawiej niż jeżeli na odwrót, tam się nasycić, a tutaj już później troszeczkę to wszystko przygasa, więc dlatego jadę od tej strony tak jak wszyscy. Ale generalnie uważam, że naprawdę bardzo ładnie jedzie się wzdłuż linii brzegowej, na takich górach, klifach jakby, bo naprawdę jest dosyć wysoko, widzi się całe morze z góry, całe otwarte morze. Po lewej stronie rosną żółte krzewy, klasyczne tutaj żółte krzewy szkockie, nie wiem dokładnie jak one się nazywają, ale jest ich po prostu masa, bardzo ładnie to wygląda. No i generalnie uważam, że jak do tej pory było bardzo, bardzo ciekawie. Co chciałem powiedzieć, bo ci, którzy chcieli na przykład pojechać, zrobić tą trasę, na pewno zastanawiają się nad bazą noclegową, może nad tym, gdzie znaleźć parking lub na przykład, gdzie są jakieś trasy trekkingowe lub rowerowe. Ja mogę polecić Wam 2 aplikacje. Jedna z nich jest to North Coast 500, nazywa się dokładnie tak samo jak cała ta trasa. Aplikacja bardzo fajna, możemy znaleźć tam wszystko to, czego potrzebujemy do tego, żeby podróżować i czerpać z tego przyjemność. Między innymi są tam bazy noclegowe, tak jak powiedziałem, trasy rowerowe zaznaczone, wszystko znajdziemy w filtrach, są toalety, bo to też bardzo ważne.
przede wszystkim dla pań, z tego co wiem. I tak, na przykład możemy sobie wybrać z tej aplikacji to, jak chcemy pojechać, czy chcemy zobaczyć na przykład poszczególne wioski i poszczególne miasteczka. Mamy opcję do wyboru typ plaże lub krajobrazy, jak również różnego rodzaju fajne widoki. Aplikacja daje nam szereg różnych możliwości, dlatego gorąco ją polecam. Druga aplikacja jest to Park4Night. Ja używam tej aplikacji, bo po prostu się do niej przyzwyczaiłem. Jest to aplikacja, która pokazuje nam, gdzie możemy parkować naszym campervanem, minivanem. Akurat ja osobiście takim samochodem jeżdżę, jest to minivan z przystawką, z takim gazebo, lub też namiotem, jeżeli chcemy spadzić na dziko. Park4Night, aplikacja używam już od dosyć dawna, naprawdę bardzo fajna. Ludzie dodają zdjęcia, opisy, czy jest za darmo, czy jest bezpiecznie. Mój plan na dzisiaj jest pojechać jeszcze tylko kawałek wyżej do Turso, tam jest, przepraszam, do Jonas Grot, tam jest taka latarnia morska, znajduje się niedaleko stąd, bo gdzieś ją widziałem na horyzoncie, tam się rozkładamy, rozbijamy, tam spędzamy noc, a rano będę myślał co dalej. Generalnie ten wyjazd jest bez spiny, nie mam założonego jakiegoś planu, że na przykład jedziemy, nie wiem, 2 tygodnie lub 4 dni, możemy jechać tydzień, możemy jechać 8 dni, tak jak powiedziałem, nie ma żadnej spiny, zobaczymy jak wyjdzie. Dzisiejszą noc na pewno spędzimy przy tej latarni. Pozdro. Tutaj nasz samochód, pokażę wam co robię. Stanęliśmy na chwilę na małe co nieco. Mam zamiar przygotować jajecznicę, moją wersję, czyli potrzebne będą tak jajka, mamy kiełbasę, mam też czosnek, bo ostatnio byłem przeziębiony, mówiłem wam, więc użyję troszeczkę czosnku, cebula, papryka, no i oliwa, także jedziemy. Zapomniałem dodać jeszcze, że mam piczarki, więc jedziemy. Kiełbasa, cebula i czosnek, trochę papryki. Dajemy trochę pieprzu. Ja lubię pieprz, więc trochę pieprzu. No i jajka, lecimy. Po zjedzeniu jajecznicy ruszyliśmy w dalszą drogę. Niestety, jak się okazało, nie wszystko poszło zgodnie z planem. Słuchajcie, nie wiem czy widać, tam na horyzoncie, o tam, widać, to są chyba jakieś wyspy owcze, bo coś takiego, bardzo duże klify, albo może to jest po prostu linia brzegowa, ale jakoś tak dziwnie to wygląda. Tam mieliśmy dojechać, tam jest latarnia morska, to jest Jonas Grouch, na wybrzeżu, ale niestety nie dojedziemy tam, bo zepsuł nam się samochód. Proszę bardzo, stoi na poboczu, wyciek ze sprzęgło nie działa. Jakoś udało mu się wrzucić jedynkę i doczopałem się tutaj do najbliższego lokalu i pan pomógł mi znaleźć numer, dał mi numer do swojego kolegi, mechanika. Siema, słuchajcie, jest następny dzień, mały update do tego, co wydarzyło się wczoraj. Niestety nie jedziemy dalej. To jest taka informacja dosyć trochę, kurczę, smutna jak dla mnie. Nie jedziemy z tego powodu, że samochód się popsuł i nie da rady go naprawić. I nie da rady go sprowadzić jednocześnie do domu, bo to się nie opłaca. Naprawy, które wyniosą, a jak również laweta, która będzie potrzebna do sprowadzenia tego samochodu z powrotem do Glasgow, no przewyższa cenę tego samochodu. Więc wyszło tak, że wczoraj odchorowali nas na dół, bo byliśmy 2 mile przed Jonas Grouch, tutaj na północy Szkocji, na samej północy Szkocji. Odchorowano nas na parking. No i tutaj spędzimy dwa dni, aż w końcu przyjedzie ktoś po nas z Glasgow. Przyjadą po nas w niedzielę, spakujemy cały sprzęt, który mamy w samochodzie. A firma, z którą się już dogadałem, firma przyjedzie w środę i odhuluje samochód na scrapyard, czyli na złom. Po prostu zostawię kluczyki w schowku, tak się z nimi dogadałem, samochód będzie otwarty, opróżniony, przyjadą, zabiorą go. Nie tak to planowałem, nie tak to miało wyglądać.
wydawało mi się, że samochód wytrzyma przynajmniej jakieś dwa sezony, tak jak mówiłem wcześniej w moich odcinkach. Niestety tak się nie stało. Trochę tak sobie myślę, kurczę, szkoda, nie? Chciałem zrobić tą trasę. Ja się nie załamuję, nie jest to koniec świata, aczkolwiek jest to mały krok w tył, jeżeli chodzi o przemieszczanie się, podróżowanie po Szkocji i Anglii. Wiadomo, ten samochód miał służyć mi jako taki mały campervan, miałem w nim tam spać z moją rodziną. Udało mi się pojechać nim tylko do Anglii i dojechać tutaj, niestety przejechałem tylko tą taką, nie najbrzydszą, ale tą taką najbardziej mniej spektakularną część tej trasy. Dopiero teraz miał się zaczynać ten cały grzebień tutaj północy, fajne trasy w górach, różnych dolinach i piaszczyste plaże również miały być. Niestety nie pojadę tam, aczkolwiek nie obiecuję. Wydaje mi się, że jeżeli naprawdę się zmotywuję, to zrobię to po prostu moim drugim samochodem. Mam drugi samochód, jest to hatchback, więc nie jest za bardzo komfortowy, jeżeli chodzi o spanie w nim, aczkolwiek mam dostawiane gazebo, więc jeżeli się uprę, zrobię to w tym roku, jeżeli nie, po prostu przełożę na następny rok, pojadę po prostu z drugiej strony i zrobię tą trasę po prostu w następnym roku, w maju prawdopodobnie. Korzystając z okazji, że jestem tutaj w Jonas Grout, pokażę wam tę małą mieścinkę, jak to wszystko tutaj wygląda. Wczoraj jak przyjechaliśmy wieczorem, byliśmy zmęczeni, poszliśmy też szybko spać. Myślałem, że będzie pusto, że te sklepiki, które tutaj są, będą pozamykane. Dzisiaj po prostu tyle ludzi się najechało, fakt, że jest weekend i pewnie wszyscy się zjeżdżają. Do tego wiadomo, jeszcze jest staycation, ludzie boją się jeździć, zwłaszcza ci starsi. Jest tu mnóstwo kamperów, ludzi, którzy mają takie właśnie motorhome lub przerabiane kamperwany. Cały parking jest po prostu zasypany ludźmi. Pokażę wam tutaj tę małą mieścinkę. Wczoraj jak przyjechałem, było bardzo fajne słońce, dzisiaj od rana było mglisto. Co chciałem wam pokazać, tam za mną nie widać tego na horyzoncie, 8 mil ode mnie. Wczoraj bardzo ładnie w świetle słonecznym było widać Orkady, wyspy. Jest to dosyć duży archipelag wysp, znajdujący się właśnie 8 mil w tamtą stronę. Teraz ich nie widać, bo jest mgła, ale mam nadzieję, że pogoda trochę się polepszy i będę mógł wam to pokazać. Jeżeli nie, znajdę to w necie i puszczę to właśnie teraz. Orkady to archipelag 67 wysp, z czego około tylko 20 z nich jest zamieszkanych. Dzika ostoja dla fauny i flory tego regionu. Teraz na pewno już nie pomylę tego miejsca z żadnym innym. Za tamtymi wyspami znajdują się Shetlandy, drugi archipelag wysp. Jest on położony około 120 mil stąd, więc go nie będzie widać, ale Orkady wyglądały bardzo, bardzo fajnie. Weapons he waged war on the page, fighting for sustenance with tooth and nail. He tried hard not to show you this, but he was trying to be a poet. Słuchajcie moi drodzy, to tyle jeżeli chodzi o trasę North Coast 500. Nie udało mi się tego zrobić i nie udało mi się dokończyć tej trasy, tak żeby wam pokazać i to zrecenzować. Złośliwość rzeczy martwych. Trudno, postaram się zrobić to w następnym roku, może jeszcze w tym, jeżeli mi się uda. Wytrzymajcie się ciepło, oczywiście zapraszam do subskrypcji, lajkowania, jak również do komentowania. Naciśnij dzwoneczek, to nie przegapisz moich następnych materiałów. Trzymajcie się, pozdro.